Witam w kolejnym odcinku z Terraforma, drugi odcinek. Dzisiaj, tak jak Wam wspominałem ostatnio, będziemy robić znowu Terraforma. Pokażę Wam, jak zrobić zmienne. Materiały. Dziesiąty def Terraform def. Mamy to nasze niezmienione, czyli jeszcze wam nie wytłumaczyłem ostatnio. Razem ze stworzeniem i to jest właściwie podstawa, dlaczego używamy Terraforma. Razem ze stworzeniem infrastruktury tworzy nam się ten plik tfstate. I to jest nasza informacja tak naprawdę, to jest nasza baza danych tego, co mamy stworzone na Azurze. Jeżeli usuniemy sobie ten pliczek albo stracimy do niego dostęp, bo ten pliczek może być zlokalizowany również na storage'u jakimś, na lokalizacji zdalnej. Dostęp przez HTTP, dostęp przez klienta, przez providera, czyli w providerze możemy, no nie w providerze, tylko to już sobie wpiszemy w backendzie, taki jest backend TF pliczek i tam sobie piszemy, gdzie się znajduje plik TFState. Możemy sobie zrobić go w osobnej grupie, na przykład na Azure, na w storage accountcie. Położyć tam w jakimś kontenerku i Terraform do niego sięgnie. Oczywiście musimy podać autentykację i tak dalej, bla bla bla. Terraform po niego sięgnie i odczyta, jaki mamy state. Czyli wszystko, co robimy teraz, jak robimy Terraform plan. Plan. To Terraform sięga po ten pliczek, Terraform State, i sprawdza, czy się coś zmieniło. I jak widzicie, zmieniło się tyle, że chce mi usunąć to. Subnet Actions. A czemu? Nie wiem. Nic nie zmieniałem. Coś widocznie się musiało samo zmienić. Mniejsza z tym, zrobimy sobie tego applya. Zobaczymy, co się stanie. Yes. Modifying. Zmienia. Znaczy się coś zmieni. Nie mam pojęcia, dlaczego on to chciał zmienić. W każdym razie, mając ten TF file, jeżeli ktoś nam ręcznie usunie jakiś resource cały czas, czyli widzicie, coś w tym module Azure RM jest jakiś bug i on po prostu ciągle to robi. Czyli no, będzie musiał to zrobić, update jakiś na tym i tyle. Mniejsza z tym, to jest, tym się nie musimy przejmować. Jeżeli chodzi o ten TF state, jeżeli ktoś nam usunie coś na infrastrukturze, załóżmy, że w Azure czy tam w AWS-ie, teraz Terraform przy planie, on porównuje to, co mamy w naszej bazie danych, w tym TF state'cie i to, co mamy na cloudzie. Jeżeli jest różnica, no to albo odejmuje, albo upgrade'uje, tak jak tutaj, albo usuwa resource, albo dodaje resource. W taki sposób to działa, nie? Czyli ten TF state to jest najważniejsze, co jest w Terraformie. Jeżeli to stracicie, to niestety, ale robi się taki problem, że no, usuniecie sobie wszystko z clouda. Także o tym pamiętajcie. No dobra.
Jak zdefiniować zmienne? Zrobimy sobie pliczek. Variables TF. Oczywiście. Ale napisałem. Późna godzina już. I teraz variables. I teraz sobie tworzymy. Na stronie Terraforma również sobie możecie poszukać, jak wyglądają zmienne. Czy będziemy jakiś mieli przykład? No nie. No dobra, nie podam wam linku. Trzeba dłużej poszukać. No niestety nie jest intuicyjny ten Terraforma strona i te przykłady. Albo najlepiej poszukajcie sobie przez Google, to wam pokażę. No dobra, w każdym bądź razie. Jak to wygląda? To było tak, variables i chyba tu mamy znak. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam. To za dużo. I co? Tutaj sobie definiujemy, jakie mamy zmienne. Zrobimy sobie stringowe wszystkie. Tam jest ich więcej. Są obiekty, listy. List string. No. Bo w Terraformie już tam zaawansowanych tych modułach, resursach można używać for. Jest taka funkcja, taka pętla dla integer, int. No już troszkę dawno to pisałem, dlatego zapomniałem. No dobra, ale zrobimy. Zrobimy przykład z takim. Resource group. Resource group. A zrobimy resource group name. Albo żeby było łatwiej. RG name. No dobra. Co nam to dało? Dało nam to tyle, że mamy zdefiniowaną zmienną. Jakbyśmy sobie teraz odpalili, widzicie, Terraform mówi unsupported block type. A, czemu? A. No, typ string. A, variable. Ok. Dobra. To teraz Terraform. Terraform nam się teraz pyta, podaj mi zmienną, nie? Możemy sobie zrobić tak, że podamy tą zmienną, na przykład test. Tylko na razie się nigdzie nie pojawi, tak? Nic tutaj nie ma z tego względu, że tylko ją zdefiniowaliśmy. Ale Terraform już zobaczył, że ją zdefiniowaliśmy i mówi, no sorry, ta zmienna jest wymagana. Nie podaliśmy defaulta. A możemy sobie jeszcze podać tutaj taki default i jakaś wartość defaultowa, na przykład test. I teraz już Terraform nas się nie zapyta o zmienną, bo ma defaultową wartość. No i dobra. Teraz jak tego użyć? Albo jak sobie nadpisać tą zmienną tego defaulta? Musimy stworzyć sobie taki plik jak tf-vars. Nie ma znaczenia, czy to jest variables, czy jakoś inaczej. Zrobimy zmienne.
TIEVARS. Ważne jest, żeby było TIEVARS. No i zrobimy teraz tak. Mamy już deklarację. To jest RG name i zrobimy, że się będzie równało test 2. No i teraz zobaczcie, co się dzieje, jak w TF-ie sobie zrobimy o tak. A, nie działa. A czemu nie działa? RG name. Ha, to jednak widzicie, jednak się myliłem. Chyba. A, no tak. Musimy podać. O, właśnie. Var file. Zapomniałem, no już za długo. Widzicie. I mamy, nie? Dlatego mówię, że to jest nieważne, jak się ten plik nazywa, bo zawsze możemy go zmienić. Ale defaultowo. Chyba tak. Nie. Kurczę, zapomniałem, widzicie, jak to wygląda. Defaultowy pliczek. Ale zaraz sobie przypomnę, tylko muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć, jaki to był. Jak on się nazywał? To się nazywało nie Terraform, nie Variable, tylko Terraform chyba. O! Aha. Na bank. Widzicie? Czyli Terraform TFVars to jest defaultowy pliczek. Czyli jak sobie stworzycie tego terraform.tfvars, to pokażę wam, to automatycznie go wybierze. Nie trzeba go podawać już tutaj w linii myślnik varfile. No ale on nie ma znaczenia, możecie sobie wybrać jakikolwiek. Jak piszecie to w CICD, no to bez problemu w CICD sobie weźmiecie i dowolny pliczek wybierzecie. I tak się tak to stosuje ze względu na to, że jak się używa modułów, a raczej wszyscy używają modułów, nie piszą tak pojedynczych resursów, to no, wybiera się tylko środowisko. Moduły są dla wszystkich środowisk takie same, a wybiera się tylko, jaki environment ma być zdeployowany, zupdate'owany i tak dalej. No dobra. Vim. I co teraz, tak, mamy tą zmienną, ale teraz chcemy jej użyć, tak? No to co sobie zrobimy? I tutaj teraz tego name'a zmienimy. var.rgName. I tak się używa zmiennych. Kiedyś to było inaczej, kiedyś to chyba było bodajże w cudzysłowiach trzeba było podawać, czy w klamerkach, ale już tego tutaj nie ma. W klamerkach się używa innych zmiennych. I co? No robimy. Patrzcie, co się stanie teraz. No podaliśmy, że nasz RG się nazywa test i co się stanie? 3 do usunięcia i 3 do dodania. Zmieniamy resource grupę. Jak zmieniamy nazwę resource grupy, to niestety nie może być resource grupa zupdate'owana w miejscu. Żaden resource. Jeżeli zmieniamy nazwę danego resursa, to musi być niestety replaced. I to się z tym trzeba liczyć. Widzicie, zmieni się nazwa resource grupy naszej do TS2. No, tak to wygląda. Do TS2.
No, ustawiliśmy sobie taką zmienną. No i to się tak liczy, tyczy wszystkiego. No i resztę zmiennych, integery, listy stringów, listy obiektów, no to zapraszam do tego, żebyście się zapoznali z Terraformem, z dokumentacją. Jest to tam nawet dobrze wytłumaczone. Szukajcie przez Google'a, bo na stronie Terraforma ciężko to znaleźć. Ale szukajcie przez Google'a. I to będzie tyle. To nie jest takie straszne to, co tutaj się dzieje. Z tego względu, że to jest tylko subnet i virtual network, także to sobie możemy bez problemu zmienić. No ale w dużych projektach, już jak macie środowisko jakieś produkcyjne, byście tak podmienili, no to broń Panie Boże, nie wykonujcie takich rzeczy. No ale widzicie, co się dzieje. Dobra, to by było na tyle w tym epizodzie. Jednak po namyśle zrobiłem tak, że zrobimy 4 odcinki. Sorry, muszę to rozszerzyć, ale muszę Wam dopowiedzieć, żebyście wiedzieli, jak zaimportować resource, jak nie mamy state file'u. Także i po tym już będzie ostatni odcinek z Terraforma, czyli moduły, i zakończymy. Także dzięki i do usłyszenia w następnym.